Imperium rozciąga się od brzegów Adriatyku po dalekie krańce Arabii. Sulejman, syn Selima I, dziedziczy tron sułtana, a Imperium Osmańskie osiąga swój złoty wiek. Selim, spędzając w Konstantynopolu ostatnie lata życia, wykorzystuje prestiż zwycięstw, by sięgnąć po władzę bliską absolutnej, której żaden sułtan już nie dorówna. Jego syn to Sulejman, który w pamięci Europejczyków zapisze się jako wspaniały, a wśród Osmanów jako kanuni, czyli dawca prawa. Sulejman wkracza do Konstantynopola i zostaje 10. sułtanem osmańskim. W głowie młodego człowieka rysują się wizje przyszłych rządów. Niektórzy twierdzą, że Sulejman zamierza stworzyć światowe imperium. Jednak europejscy posłannicy w swych opisach nie czynią go potworem, a przyjaznym młodzieńcem. Jednak słowa to tylko słowa, a Sulejman szykuje plany podboju. Spoglądając w kierunku, w którym spoglądał niegdyś jego pradziad Mehmed II, zdobywa Belgrad. Sulejman dokonuje podboju, który przerósł jego przodka. Przerzuca prawie 100-tysięczną armię na Rodos, wykonać częściowo testament pradziada, zdobywając wyspę. Zdobywca podejmuje decyzję jednak, której za wiele lat pożałuje. Pozwala honorowo odpłynąć zakonowi rycerskiemu, który ostatecznie osiadając na Malcie, staje się zakonem kawalerów maltańskich. Jednak Sulejman nie tylko wojuje. Będąc człowiekiem miecza, jest również człowiekiem pióra. Tworząc szkoły przy meczetach, rozpowszechnia darmową naukę. Osmanowie zaczną nazywać go dawcą prawa, gdyż Sulejman, stając się reformatorem, porządkuje wszystkie wyroki poprzednich sułtanów, wydaje ujednolicony kodeks prawny. Kodeks ten ostatecznie zostanie nazwany Kanuni Osmani, prawa osmańskie, i ustanowi prawo w imperium na następne ponad 300 lat. Prawdopodobnie z podszeptu Sulejman wydaje firman, czyli dekret sułtański, zabraniający oskarżania Żydów o mordy rytualne. Ugruntowuje to tradycję wolności religijnej dla Żydów w Imperium Osmańskim. Jednak nie robi tego jedynie dla nich. Wydaje tak zwane kanune raja, czyli prawo dla chrześcijańskich poddanych obejmujące ich podatkami, wynoszące ich status ponad poddaństwo. Sprawia to, że wielu chłopów, szukając lepszego życia, ucieknie z Europy, by osiedlić się w posiadłościach osmańskich. Sulejman zadaje klęskę Węgrom w bitwie pod Mohaczem. Zadając cios, powala na kolana dumne, wielowiekowe królestwo. Stojąc nad ciałem króla Węgier, Ludwika II Jagiellończyka, on zapłakał. Jednak w tym samym czasie mechanizmy układy dynastyczne sprawiły, że Węgry trafiają w ręce Habsburgów. Rozpoczyna to konflikt pomiędzy Habsburgami, Węgrami i Osmanami i uczyni z Węgier pole bitwy. Wojna wyniszcza, a Habsburgowie, poniżeni, godzą się płacić trybut sułtanowi. Węgry na półtora wieku zostają podzielone na 3 części, skonfliktowane, by już nigdy nie odzyskać dawnej chwały. Kultura osmańska kwitnie, powstają setki stowarzyszeń artystycznych, otrzymują złoto z hojnej kiesy sułtańskiej i przyciągają artystów, głodnych i spragnionych, ochoczo płacących swymi talentami. Doprowadza to do przenikania się kultur arabskiej, tureckiej i europejskiej, tworząc unikatowy styl na skalę światową. Sulejman prowadzi wojny na wschodzie. Wódz Ibrahim Pasza zajmuje stolicę Azerbejdżanu, a następnie z wojskami przekracza Hamadan i góry Zagrosu, by udać się do Bagdadu, który zostaje zdobyty. Ostatecznie Azerbejdżan, wschodnia Anatolia i Irak stają się osmańskie. Sulejman pisze wiersze, sławiony jest jako człowiek kulturalny, sponsoruje budowle, przeprowadza m.in. renowację murów i skały w Jerozolimie, kapły w Mekce i przekształca Konstantynopol w centrum świata osmańskiego. Konflikt z Habsburgami jednak zbliża Osmanów z Francuzami, którzy budują swoje wpływy na dworze w Stambule. Sułtan, zachwycony egzotyką świata, ulega wdziękom białej kobiety. Dziewczyny z haremu, niewolnicy, pochodzącej z Rusi, w ówczesnym Królestwie Polskim. Ruskie pochodzenie przyczynia się do nadania jej przez dyplomatów przydomku Roxolana. Za tą miłością, jak za wszystkim w otoczeniu sułtana, kryje się polityka. Francuzi popierają harem, a kobiety z haremu zaczynają mieć wpływ na sułtana. Likwidowani są niewygodni ludzie. Trwa konflikt, wsparta przez Francuzów, zwycięża Roxolana, a Sulejman oczarowany, łamiąc tradycję, czyni ją swoją prawną żoną, która u jego boku, będąc szyją, porusza głowę, sprawując władzę nad Imperium Osmańskim. Osmanowie realizują politykę potęgi morskiej, toczą wojnę z Wenecją, wspierają Francuzów, interweniują na Oceanie Indyjskim, w Indiach, przeciwko Portugalczykom. Konflikty z wczesnych lat panowania tlą się, przeplatane intrygami na dworze i wielką polityką na polu bitwy. Na Węgrzech trwają zmagania, bezustanne najazdy i kontrnajazdy. Sulejman ostatecznie decyduje przesądzić los Węgier raz na zawsze, osobiście. W
wyrusza na Węgry, oblega Sigetváru, obserwując z namiotu oblężenie. Dwa dni przed zdobyciem twierdzy, dwa miesiące przed 72 urodzinami, 6 września 1566 roku, oczy Sulejmana zamykają się, a sułtan zapada w wieczny sen. Śmierć zostaje otoczona sekretem. Dopiero po zwycięstwie ogłasza się ją publicznie. Ciało Sulejmana zostaje przetransportowane do Stambułu, a sułtan zostaje pochowany. Na miejscu pochówku wzniesione mauzoleum zostaje okrzyknięte świętym i staje się miejscem pielgrzymek. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłajcie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.